Siemano, siemaneczko, z tej strony Klocki i serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu z gry Cywilizacja 6. Ostatnio robiłem ankietę, no i zdecydowaliście, że łupiemy w cyfkę. O niej za dużo mówić nie trzeba, no ta gra nie jest nowa, w 2016 roku miała premierę, mnóstwo filmów różnych jest na YouTubie, więc nie ma co tutaj o niej za dużo gadać. Chciałbym zrobić taką serię na około plus minus 15 odcineczków, 15-20. Zobaczymy, jak to się Wam będzie podobało, czy będzie oglądalność. Jeśli tak, możemy z tego robić sezony, co jakiś czas do tej gry wracać. Lubię, dużo w nią grałem kiedyś, oj dużo, ale to kiedyś. Dobra, lecimy, tworzymy gierę. Oczywiście z dodatkami zagramy. I przed odcinkiem myślałem, kogo wybrać i chciałbym kogoś takiego, kim za bardzo nie grałem, a tak się składa, że nie grałem za bardzo tą Wiktorią. Kiedyś zagrałem raz, ale chyba szybko dostałem wcirki, epoka Imperium. Tu jest dostępna jeszcze inna Wiktoria, która ma troszeczkę inne te tutaj wszystkie informacje, troszeczkę tylko się różni, epoka pary. No i nią byśmy sobie ciupnęli. A jeżeli będziemy tworzyć kolejne serie z cywilizacji w przyszłości, to możecie pisać w komentarzu, kogo wybrać, jaką mapę wybrać, rozmiar, ilu wrogów i tak dalej, i tak dalej. Teraz dopasuję właśnie tak, żeby to miało ręce i nogi, około 15 odcinków, tak jak mówiłem wcześniej. Dobra, no to co? Wiktoria, epoka pary. Poziom trudności, no jest 8 poziomów trudności, od bardzo łatwego do bardzo trudnego. Ja bym zagrał na takim siódmym, no, ogrywałem wcześniej na bóstwie, czyli na najtrudniejszym, ale jednak miałem trochę przerwę od tej gry, nie chciałbym dostać łomot, więc siódmy poziom, nieśmiertelny, i tak jest bardzo trudny, myślę, że sobie tak zagramy. Prędkość zwykła, rodzaj mapy, kontynenty, mogą być i kontynenty, małe kontynenty, o, kontynenty i wyspy, kilka dużych kontynentów otoczonych wyspami. Myślę, że będzie spoko. Jeżeli chodzi o rozmiar, myślałem o miniaturowej. Miniaturowa brzmi jak bardzo mała, ale uwierzcie mi, że mała to już jest duża. A miniaturowa, no da się nią fajnie pograć właśnie przez 10 godzin mniej więcej. Mała mapa dla 4 graczy, ale dodamy więcej graczy, dodamy więcej. No i jeszcze tryby gry. Szczerze nie ogrywałem wszystkich. Włączymy sobie na pewno to, tryb barbarzyńskich klanów. W tym trybie standardowe barbarzyńskie plemiona zastępowane są zróżnicowanymi klanami, które charakteryzują się własnymi preferencjami dotyczącymi walki i terenu. Dodatkowo tryb oferuje graczowi nowe pokojowe interakcje z barbarzyńcami, zapewniające dodatkowe możliwości strategiczne. Bęc. Tutaj co mamy? Tryb apokalipsy to raczej nie, bohaterów i legend nawet nie grałem. Dramatycznych wieków nie. O, to jest dość dobre. Tryb korporacji i monopolii. Kontroluj i ulepszaj zasoby luksusowe, by zdobywać bogactwo i wpływy. Tryb korporacji i monopolii umożliwia tworzenie dochodowych przemysłów skupionych wokół zasobów luksusowych, zakładanie korporacji, by je rozwinąć, oraz tworzenie unikalnych produktów, dzięki którym zabezpieczysz swoje miejsce w historii kapitalizmu. No, te dwa bym sobie dziabnął. Kurczaki. Zombie. To może być ciekawe. Ale to nie na tą serię. Dobra, mamy to. Jeżeli chodzi o intensywność katastrof, no to niech będzie taki właśnie pomiędzy na dwa. Myślę, że będzie ok. Dodamy sobie gracza, żeby było trochę ciaśniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale dawaj jeszcze jednego. O, zagramy w szóstkę na miniaturowej mapie. Będzie trochę ciaśniej, trzeba będzie walczyć od początku. Ja lubię tutaj waleczki robić w tej cywce. No ale dobra, jeszcze najważniejsza rzecz, czyli warunki zwycięstwa. Szczerze wam powiem, zostawiłbym wszystkie oprócz dyplomatycznego zwycięstwa, no bo to jest bardzo łatwo wygrać z dyplomacją, no łatwo oszukać sztuczną inteligencję. A zostawimy sobie kulturowe, naukowe, dominacje punktowe i religijne. Dlaczego? No bo jakbym wybrał tylko przez naukę albo tylko przez dominację, to ja bym szedł ciągle w jednym kierunku, rozwijał jakby, wiecie, na przykład i tylko naukę i tak dalej. A jednak sztuczna inteligencja idzie we wszystko, więc to by mi bardzo ułatwiło. Więc wolę, żeby było na wszystko,
A przez co ja będę chciał wygrać? No nie wiem, zobaczymy jak się ułoży nam teren. Jakich sąsiadów będziemy mieli. Czy będziemy musieli się bić od początku, czy będziemy mogli spokojnie się porozwijać. Wszystko zależy od tego, jak się to ukształtuje na początku. No to co? Lecimy z pierwszym odcinkiem. Pierwsza seria. Cywilizacja 6. Od pierwszych oznak życia gdzieś pod wodą, przez wielkie bestie epoki kamienia, aż do pierwszych ludzkich kroków na dwóch nogach, wiele przetrwaliśmy. Teraz zaczyna się twoje największe zadanie. Z kołyski cywilizacji musisz zaprowadzić nas do gwiazd. Wasza wysokość, Wiktorio, królowo Anglii, spójrz poza swoje granice i obejmij wzrokiem powierzchnię całej ziemi. Nie martw się o porażki, gdyż wierni ci żołnierze w czerwieni oraz potężna flota z pewnością dotrzymają pola. Pewną i spokojną ręką zaprowadzisz swe panowanie nad wszystkimi narodami, ustanawiając prawdziwy Pax Britannica. Jeszcze nie przeczytałem cechy i umiejętności, jakie mamy, wybierając Wiktorię. Plus 10 do produkcji, 10% do produkcji w miastach za każdą budowlę w dzielnicy przemysłowej w danym mieście, plus 2 do produkcji wszystkich zasobów strategicznych. Warsztat świata, kopalnie żelaza i węgla generują o 2 jednostki zasobów natury więcej, plus 100% do produkcji inżynierów wojskowych. Inżynierowie wojskowi otrzymują plus 2 dodatkowe punkty potencjału. Budowle zapewniające dodatkowe dochody, gdy są zasilone, otrzymują premię plus 4 do tych dochodów. Plus 20 do produkcji budowli w dzielnicy przemysłowej. Budowle dzielnicy portowej zwiększają zapasy zasobów strategicznych o 10 przy standardowej prędkości gry. Mamy też unikalną jednostkę morską, czyli psy morskie. Z tego co wiem i czytałem wcześniej, to chyba mają szansę przejąć jednostkę wroga, gdy je pokonają? Coś takiego. Jest jakaś tam mała szansa. No i zamiast dzielnicy portowej mamy unikalną dzielnicę Stocznia Marynarki Królewskiej. Lecimy. Od razu Eureka. A co się wydarzyło? Astrologia? Chyba kontynent odkryliśmy od razu. Nie, widzę tylko Europę. No ale dobra, Eureka na początek. Fajnie. Odkrywcy jako pierwsi przedstawiciele jednostki z wielkiej cywilizacji dotarli do jeziora kraterowego. A o to chodzi. O to jeziorko. To jest... bo to od razu cud. Od razu mamy cud koło siebie. Tylko, że do religii. Ja tam tą religię za bardzo nie lubię. Nie lubię na to grać. No ale zobaczymy, jak to się ułoży. Jeżeli chodzi o miejsce. Szczerze? No mamy sól obok. Przyprawy. Niestety pustynie. Nawet zasięg tutaj do żółwi. No takie, powiem wam, średnie miejsce. Nie jest dobre, nie jest złe. No ale co? Lecimy. Wyjdźcie do góry, zwiedzajcie, szukajcie barbarzyńców. Tutaj stawiamy Londyn. No i od razu Eureka, no bo zbudowaliśmy miasto na wybrzeżu. Oczywiście. Jeżeli chodzi o drzewko technologii, to ja zazwyczaj gram tak, że no, te trzy podstawowe trzeba zrobić tak czy siak. Ale później to raczej staram się wybierać te, które są już przyspieszone poprzez Eurekę. Tak samo w drzewku idei, tam gdzie zrobimy inspirację, no bo to jednak jest 50%, chyba 50% szybciej, nie? To jest dużo, tym bardziej, że gramy na nieśmiertelnym poziomie. Ale dobra, wybieramy na początek górnictwo, będzie za 10 tur. To nam umożliwi ulepszenie kopalni, ulepszenie kamieniołomów i umożliwia wyręb lasów oraz pożytkowanie miedzi. Później myślę, że gancarstwo, później hodowla zwierząt, a później już się będziemy musieli sami przekonać, co nam będzie potrzebne. No ale dobra, jeżeli chodzi o pierwszą produkcję, zalecany jest pomnik, zwiadowca, procarz. No to ja procarza, no kurde, wiem, że barby będą mocno atakowały na początku. Jest jednak rok 4000 przed naszą erą. Pyk, za 9 tur będziemy mieli pierwszego procarza. No to co? Pierwsze tury będą szybko mijały. Mam jedną jednostkę, jedno miasto. Później to trochę zwolni. No ale dobra. Idziemy do góry.
Kurde, wrąbałem się w jakieś górzyste tereny. Sporo tej pustyni mamy. O kurde, od razu. Katastrofa. Katastrofa naturalna. Na start. Nie fajnie. Na szczęście lekko mnie tylko zahaczyło. Nie mam nic ulepszonego, więc nic się za bardzo nie dzieje. Zbliżają się barby. A, to zwiadowca. Ale dobrze wiedzieć, że są gdzieś na dole. Oho. Od razu państwo miasto mamy. Patrzcie. Na Landa. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. I o zdrowie pytam. Ole kurde. Susza. Burza. Sieje zniszczenie? No za bardzo mi nic nie zniszczy, bo nic tam jeszcze nie wybudowałem. Tu mamy kukurydzę. Mamy ryż. Fajne miejsce na... Ej, fajne miejsce na kolejne miasto. Bardzo dużo jedzenia. Bardzo dużo żywności. Szybko by się rozwinęło tutaj miasto. Ej. Powiem wam. No, Londyn ma średnią miejscówkę, ale potencjalnie drugie miasto tutaj, które będzie fajnie się rozwijało. Rzeczka. Kurczaczki. Może być ciekawie. Któż zasługuje na większe uznanie niż żona górnika? No, górnictwo. Górnictwo już mamy. To lecimy dalej z gancarstwem. Proponuje mi żeglugę. Tak szybko żeglugę? Bo z drugiej strony... Żegluga... Aż tak bardzo mi w tej chwili nie jest potrzebna, nie? Dobra, to gancarstwo jedziemy. I tak tych trzech pierwszych się nie da przyspieszyć, nie? I będziemy tutaj... Mamy procarza. No to oczywiście osadnik, jak najszybciej. Drugie miasto trzeba budować bardzo szybko. Polecimy tu. No i co? Sąsiadujemy z Norwegami? Oni są agresywni ogólnie. To zaszczyt cię poznać oczywiście. Z chęcią skorzystamy z waszej gościnności. Eureka, bo odkryliśmy nową cywilizację. Gdzie oni są? Oho, z osadnikiem tutaj lecą. Hej, fajnie by było ich zaatakować. Wiem, że taka hamuwa by była. Ale za fryty byłby osadnik. Czasami na takich trudniejszych poziomach trudności fajnie wbić w plecy nóż. Zobaczymy, gdzie oni pójdą. Idę z tej strony też na nich. Nie no, nie planowałem tak szybko wojny, ale wiecie. Jakby miał być zafryty. Zostawię chyba... Tak, przejdę przez rzekę pierw. Aj, tutaj jest ich trzech. Nie dałbym rady i tak. Mają obstawę. I to konkretną. Dobra, przejdźmy dalej. Tu są barbarzyńcy, dobra. Czyli ja muszę się tu budować gdzieś, im zablokować dostęp do siebie. O kurde. O wy chamy wy. Barbarzyńcy mnie biją. I to nie lekko. Cholerka. Postawili mi miasto w takim miejscu. Czekajcie, raz, dwa. Oni mi uniemożliwili postawienie miasta na przykład w tym miejscu, co planowałem. Musiałbym gdzieś tu. Kurde. Ale się zbudowali. No będzie z nimi wojna. Będzie z nimi wojna na pewno. Na początek zajmijmy się barbarzyńcami. No kurde. Początek gry. I tutaj są ci barbarzyńcy. Ja wolałbym ich pokonać. Nie dam tej przyjemności Norwegom. Przejdę sobie tutaj, żeby ten mnie nie dojechał. Potrzeba więcej obszarów mieszkalnych. No okej, okej, dopiero początek. Dajcie mi się
rozwinąć odpowiednio, gdzie w ogóle ci mieszkańcy są. Tutaj, tutaj i tutaj. Ej, ogólnie całkiem spoko jest ten rozwój. Za 8 tur czwarty, no wiadomo, za 8 tur dalej będzie 3, no bo jeden osadnik zostanie zbudowany. Oni mają dopiero na drugim. Populacja 2. Ciekawie, ciekawie. Szkoda, że tak zbudowali te miasto, naprawdę. Będę musiał tutaj na tej kukurydzy stawiać. No cóż, no mus to mus. Zbijmy go. I mam nadzieję, że ty dasz radę go dobić. Kurde, nie dasz. No to uciekaj. No jest grubo. Trochę mi Norwegowie pomogą. Ohoho, muszę się wycofać. Nie chciałbym stracić jednostki. Się podlecz trochę. No powiem wam, że nieciekawie, jak to się rozwinie. Jeszcze żaden człowiek nie zostawił namoczonej gliny samej sobie. Wszak cegły nie powstają przypadkiem i zrządzeniem losu. Mamy gancarstwo. Autorytet stanowi prawo. I oraz kodeks prawny. No i możemy ustrój tutaj wrzucić, karciochy, doktryny wojskowe, doktryny gospodarcze, plus 5 siły bojowej przeciwko barbarzyńcom, no to się na pewno teraz przyda. No i oczywiście król Bóg, plus 1 do wiary i 1 do złota w stolicy, no bo planowanie miast to by było spoko, gdybyśmy mieli parę miast, na razie mam tylko jedno. A do tego nie rośnie mi wiara, a fajnie by było tą wiarę do 25 punktów rozwinąć, czyli teoretycznie za 25 tur będę miał. Bo wtedy będziemy mogli założyć Panteon, który ma też duży bonus na start. O kurde, mogę uciec? Mogę uciec. Uciekamy, nie bijemy się. Niech trochę Norwegowie dostaną po tyłku. No i co, hodowla zwierząt? Kurczaki? No dobra, polećmy w hodowlę zwierząt. Odblokujmy łucznictwo. No i drzewko idei. Ulepsz czy pola, żeby zrobić szybciej rzemiosło. Szybko ich nie ulepszę. Odkryj drugi kontynent. No to to już ode mnie nie zależy. Zobaczymy, jak jest mapa ułożona. Dopiero w rzemiosło, później w handel zagraniczny. Chociaż lubię częściej brać szybciej handel zagraniczny, no ale skoro nie jest przyspieszony, a tego raczej szybko nie przyspieszę, bo te trzy pola ulepszyć... No nie wiem. No dobra, na razie w rzemiosło. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ci Norwegowie za mocno się tutaj mi rozwijają. Nie podoba mi się to. Ale na ich terenie mogę się podleczyć. I barbarzyńcy się u góry zbudowali. Ale ich zostawię. Wolałbym się pozbyć pierw tych, zanim Norwegowie to zrobią, bo to będą pieniążki do przodu. Doświadczenie do przodu. Co tam się dzieje, kurde, ale mamy. Burza piaskowa. No nic na to nie poradzimy. Norwegowie tam idą jak po swoje. Nie podoba mi się to. Ja muszę się leczyć. Poczekam do 140. I kupię kolejnego procarza. Nic, muszą się leczyć, muszą się leczyć. Plus 5, ja chyba wolniej się leczę na terytorium wroga. Ale tutaj rzekę bym musiał... No to niech mi się odsunie stąd. No dobra, ruszę się. No i te miasto zbuduję tak jak mówiłem. Tutaj. Na kukurydzy. Mógłbym też tu wyżej, ale nie, to będzie się gorzej rozwijało. Zabierzmy trochę terenu tym Norwegom. Lecimy tutaj na kukurydzę. No i co możemy budować? Spichlerz proponuje. No tak, bo tu mamy problem, jeżeli chodzi o mieszkanka, nie? Tak, a to spowoduje plus 2 obszary mieszkalne. No to budujemy spichlerz. Osobiście lubię świnie. Wszyscy nas podziwiają. Koty lekceważą. Świnie traktują nas jak równych sobie. Churchill.
Dobra, hodowla zwierząt ogarnięta. No i teraz już możemy wybierać. Fajnie na początku zrobić ucznictwo, ale jeszcze nie zniszczyłem procarzami nikogo, więc idziemy pismo, no bo tutaj jest pierwsza dzielnica i to jest dzielnica, jeżeli chodzi o naukę. Kampus potrzebne będzie bardzo. Lecimy w pismo. Dobra, wy się leczcie tutaj. 130 za dwie tury będę mógł kupić procarza. I polecimy w dół. Ciekawe, czy zdążę przed Norwegami, bo oni tutaj mają duże wojsko. Tak, plus 10 teraz dostaję. Na terenie wroga jest tylko plus 5. Pewnie na swoim terenie plus 15. Dobra, idziemy w dół. Cud ukończony. Już ktoś zbudował wielki jakiś cud. Kurczaki. Ale patrzcie, ci będą mi obijać, kurde. Tych. No niedobrze, niedobrze, nie podoba mi się to. No i co? Chyba w tym miejscu będzie najlepiej na tej kukurydzy. No wiadomo, nie będę miał kukurydzy jako dodatkowy zasób, ale tutaj jest kukurydza następna. A to miejsce jest lepsze od tego. No oczywiście, że tak. Sheffield. Powstało Sheffield. Kolejny punkcik epoki. Świetnie. No i mamy 2 złota od razu. Zarabiamy 8,8. W sumie nie jest źle jak na początek gry. O, ja cię kręcę. Tutaj bardzo słaby rozwój, bo ale dobra. Jeżeli chodzi o produkcję, jest słabo, ale rozwój będzie szedł dobrze. Dlaczego ty siedzisz tutaj? Nie, 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 nie. Pierwszy musi być, gdzie jest jedzonko. Zróbmy kolejnego mieszkańca Sheffield. Tak to będzie to stało w miejscu. Sami widzicie, populacja i brak wzrostu populacji. Teraz zmieniłem na ten ryż. To powinno być w następnej turze pokazać nam, ile tur. O kurczaki. Ja chyba jak powstanie kolejny tutaj populacja, to wykupię ten teren dla produkcji tej ciekawej. Ten las by się przydał. No, tak trzeba będzie zrobić. A tymczasem, kurde, no nie wiem, budowlańca. Budowlańca dawać mi. Niby jest 56, ale to się zmieni, jak wykupię ten teren. W sumie wykupię go za 6 tur. Gdy będziemy mieli drugiego lokatora. A oni już podkupują mi tutaj, patrzcie. W ogóle mamy bardzo podobne granice, nie? Kolorystycznie. Norwegowie i Anglicy. Wygląda, jakbyśmy byli z tego samego państwa. Idziemy do nich. O, oni już dostają po dupce, patrzcie. Są ranni. O, a ci już zostali zniszczeni przez państwo miasto. Szkoda. Mam nadzieję, że tych na dole mi się uda przed Norwegami. No cóż. 4 tury, dobra. Wiecie co, miałem kupić drugiego procarza, ale skoro nie mamy tutaj tych barbarzyńców, to czekam do 200 i kupię budowlańca. Chyba tak będzie lepiej. Budowlaniec jest za 200. No, chyba tak zrobię. Zobaczymy, zobaczymy. O. Nie fajnie. Nie fajnie. No, Norwegowie pewnie wypowiedzą mi wojnę niedługo, bo oni to są tacy kurczaki. Wiecie, oni są agresywni. No i zniszczyliśmy jednostkę procarzami. Eureka dla łucznictwa. Jeszcze chciałbym w to wejść. Przed Norwegami. W ludzkiej naturze leży chęć dzielenia się różnymi rzeczami. Myślami, ideami, opiniami. No i pięknie, mamy pismo ogarnięte. Level dostępny, ale na razie wejdę w to, żeby mi nikt tego... Patrzcie, następny osadnik. Ale mnie wkurzają ci Norwegowie.
Chciałbym to przejąć. Leć w dół. Chciałbym to przejąć, bez kitu. Tylko nie zdążę, oni się zaraz budują. No z nimi będzie wojna dosyć szybko. Myślę, że w drugim albo trzecim odcinku. Bo oni mi się tutaj za szybko rozwiną i oni mnie zablokują przez to, że mają więcej osadników. No i każda tura będzie grała na moją niekorzyść. Trzeba będzie im szybko wbić nóż w plecy, przejąć miasto i wynegocjować ciekawy pokój dla nas. No ale dobra. Drzewko, drzewko, łucznictwo. Żegluga. Co my tu mamy? Nic ciekawego na razie. Nic ciekawego wam powiem. To lecimy w te łucznictwo, nie? Na razie, skoro jest przyspieszone, łucznik może się przydać. Blisko podchodzą. My też blisko podejdźmy. Możemy ogólnie najechać ten klan. Zyskaj 35 zł. Obóz pozostanie nietknięty, a jego klan utraci 10 punktów postępu w drążeniu do... Aha, ale mogę też to całkiem splądrować. I zyskać doświadczenie. A weźmy te hajsy, to jak najedziemy i ich nie ruszymy, to może zaraz budują jakąś jednostkę i zaatakują Norwegów, bo są, Norwedy są bliżej. Dobra, robimy to. Dawać hajsy. I oni pewnie teraz przez 10 tur nie będę mógł ich najechać. I oni pewnie zbudują jednostkę czy dwie w ciągu tych 10 tur. Jeżeli chodzi o Londyn, mamy dostępny już kampus, pierwsza dzielnica. Tylko ten osadnik też mnie kusi, następny, żeby zaraz się gdzieś tu zbudować. 12 tur. Zrobię tak, że pierw kampus, aha, później osadnik. Tak będzie ciekawiej, lepiej, tak mi się wydaje. Chociaż te tereny dla kampusu nie są fajne. Tutaj jest góra. No dobra, no niestety muszę na takim zwykłym polu zrobić. No Londyn jest taki, jaki jest. No i zaraz wykupię te pole. W sumie już to mogę zrobić. Za 60 to nie dużo. Bo w następnej turze mamy kolejną osobę do naszej populacji. No i kolejna inspiracja. Mnie to bardzo cieszy. Wieczne Imperium. Przepraszam, Wczesne Imperium. O, i oni od razu zbudowali. Od razu zbudowali. Kurde, oni zbudują zaraz kolejne miasto. Nie podoba mi się to, jak się Norwegia rozwija. A tych mogę atakować w sumie. Tych procarzy, nie? Zawsze doświadczenie jakieś będzie wpadać. Ciekawie, ciekawie. Mamy trochę pieniążków? Mamy trochę tych pieniążków. Poczekam chyba do tych 200 i kupię tego budowlańca. A jak to tutaj wygląda teraz? Niby tu i tu. Ja nie potrzebuję tej religii. To pole i to pole. Teraz jest 28,50. Zaraz to się zmieni. Zobaczymy jak. O, 14,13. To już mi się podoba. 13,12, no. Dziwne, że tak z automatu wybiera te miejsca. W sumie to i to, to jest to samo, nie? Może dlatego, że tutaj jest aż plus 5 wiary. I 1 do nauki. Tu teoretycznie mamy plus 3 i plus 1. Może dlatego, ale bardziej wolę jednak produkcję. Podejdź, podejdź. I atakuj. Poziom lojalności miasta spada. Halo, halo. O kurde, minus 0,9 na turę przez Norwegów. Właśnie przez Norwegów. Niefajnie. Nie podoba mi się to. Dawaj, ty wlatuj tutaj. O, przyspieszyliśmy obróbkę brązu, bo pokonaliśmy 3 wrogie jednostki. Super.
sporo tych tutaj mają ci Norwegowie. Nie zaatakuję ich tymi jednostkami. Gdybym miał stracić jedną jednostkę wojskową, ale zyskać osadnika, to by się opłaciło. No ale tak jak mówię, oni zbudują lada chwila miasto. Trzecie czy czwarte już? Chyba trzecie. Tutaj się ten zbudował. Ciekawie, ciekawie. Podejdźmy tu. Zaatakujmy tych. Dostępny awansik, spoko, ci też mają. Zaraz wrzucimy. Oho, odsunęli się od swojego. Ja muszę to wykorzystać. Lecz nie wiedziałem gdzie. Bez rzemiosła inspiracja jest li tylko trzciną kołysaną wiatrem. Dobra, mamy nowe doktryny. Plus 50 do produkcji jednostek walczących w zwarciu, zwalczających kawalerię i dystansowe. Na razie walczę z barbami. Ale niedługo, niedługo, właśnie niedługo. Może jak... że jednak to... A tu mamy do produkcji budowniczych w ogóle teraz. I to sobie wrzucę. Plus 30% do produkcji budowniczych. A tutaj do produkcji w sumie... No dobra, wrzucę to. Plus 50% do produkcji jednostek walczących w zwarciu. Zwalczających kawalerię i dystansowych ze starożytności i epoki klasycznej. Dawać, dawać. Potrzeba więcej tych mieszkalnych. Uhu, tu już 5 mamy aż. Dobra, trzeba więcej udogodnień, też w Londynie, ale to właśnie się tym zajmujemy, kupujemy budowlańca. Chociaż mam teraz do produkcji budowlańców, nie? Może jednak zachować te pieniążki i kupić wojownika i tym Norwegom pokazać, gdzie ich miejsce. Chociaż wolałbym łucznika, łucznik niedługo będzie, 240, niedługo będziemy stać na łucznika i to tak sobie zrobię, no. A jeżeli chodzi o drzewko technologii, obróbka brązu, czy żegluga? Jestem Anglikami, więc powinienem żeglugę, ale ta obróbka brązu może się przydać teraz. Bo odkryjemy kolejny zasób strategiczny, żelazo. Ciekawe, gdzie ono jest. Przydałoby się przed zbudowaniem kolejnego miasta dowiedzieć się, gdzie leży. Odblokujemy też nową dzielnicę wojskową. Koszary. Włóczników i możliwość wyrębu lasu deszczowego. Bierzemy to. Lecimy w obróbkę brązu. Dobra. Tutaj sobie jeszcze 5 tur. Awansik. Okrzyk bojowy, oczywiście, że tak. Plus 7 siły bojowej przeciwko jednostkom dystansowym i walczącym zwarciu. Bęc. Tutaj jeszcze awansika bym nie wrzucił, bo to leczy. Nie wiem, czy nie zaatakować Norwegów w następnej turze. Wiecie, o co chodzi? Darmowy osadnik. Muszę się zastanowić. Muszę się zastanowić. Niestety nie odkryłem tego kontynentu i się obawiam, że mogę nie odkryć, kurde. Słabo idzie, jeżeli chodzi o drzewko idei. No trudno. Handel zagraniczny. I zbudowali to miasto. Kurczaki. No i co? I zabrali mi jeszcze barbarzyńców. Cholera. Ale mnie wkurzyli jeszcze bardziej. Norwegowie. Pożałujecie tego. Dobra, bijemy tych zwiadowców. A spadaj, nie będę z tą gadał nawet. Bijemy tych tutaj. Nie, no nie, oni tak nie mogą. Ci Norwegowie tak nie mogą, naprawdę. Ja muszę rozwinąć wojsko i pokazać im, gdzie ich miejsce. Strzelaj do tych. Rozwalamy tych tutaj. 223. Ta, zara łucznik leci. Bo to jeszcze lojalność mi spada. To miasto musi być przejęte. W, nie wiem, w najbliższym
czasie. A tymczasem lecimy do siebie i się leczymy. My też do siebie i awansik zaraz będzie. Trzeba się przygotować dobrze. Kolejna inspiracja, Państwowa Siła Robocza. Tutaj rośnie. Plus 17, dobra, a to lojalność. To luzik, arbuzik, tylko te udogodnienia. Ile się teraz budowlaniec robi? Tylko 3 dni. 3 tury, przepraszam, 3 dni. To tak, budowlaniec. Jeden za drugim. Zaraz będziemy stawiać tych budowlańców i rozwijać te miasta. Tu 3 tury i tu 3 tury. A w następnej kupuję łucznika. Lecimy z łucznikiem. Dawać mi go. Bęc, pierwszy łucznik. Zaraz tego ulepszymy. Jak będzie na terenie, to będzie już dwóch. A ci też się budują. Ci też się budują. Ustawmy się gdzieś tutaj. Twoje imperium zmierza do bankructwa. Jak sobie radzisz z tym rosnącym długiem? A spadaj! Jest budowlaniec. Szybciej się zrobił o jedną turę, niż miał. Tutaj będziemy się leczyć. Jednak zmieniam zdanie. Jak to wygląda w Londynie? Mam aż 5 mieszkańców. Jeden jest tutaj. Jeden jest tutaj. Jeden jest tu. Kurczaki. Za mało tych budowlańców mam. No ale dobra. Zaczynamy od soli. Punkcik epoki. Zasób luksusowy. Super, cieszy mnie to. To już udogodnienie powinno być trzecie. Tak, mamy 3 z 3. Jedzonka im nie brakuje. Tylko jeszcze te obszary mieszkalne. A szybko się ten mi, kurde, Londyn rozwija. No trudno. No co poradzisz? Tak źle i tak niedobrze. A co tutaj budujemy? Zalecane? Nie, no tego teraz nie ma czasu na to. Ja wam powiem, że kolejny budowlańc, dopóki mam tą kartę wsadzoną. 30% do produkcji budowlańców, nie? Tak, tak, tak. Oho, patrzcie, już mnie potępiają. Twoja marynarka jest słaba. Oni już się szykują do wojny. Ja też to powinienem zrobić. No i dobra, mamy obróbkę żelaza. I zobaczmy, o niestety, żelaza nie ma koło mnie. Bo dostałbym informację. O, ja cię kręcę, nie mam dostępu do żelaza. Tak więc nie zrobię zbrojnego szybko. A czy Norwegowie mają? Oni też nie mają, przynajmniej nie widzę, żeby mieli. No biednie, biednie. No ale dobra. Ziewko technologii. Żeglugę czy koło? Chyba w żeglugę pójdę, no. Pierw, 5 tur. Tutaj budowlaniec się zbudował. Dzielnica wojskowa by się teraz przydała za 22 tury. I za te 22 tury bym im wypowiedział wojnę. W tym miejscu, jak najbliżej ich miasta. Będzie łatwiej odbić. Ale nie mam pieniążków. Nie mam tego pola, ani pieniążków na te pole. Jednak muszę odpuścić na razie. Kurde. Jak tu z miejscami mieszkalnymi? Spoko jest. Z udogodnieniami też jest spoko. Kurczaki. 10 tur łucznik. Sheffield. Pomnik by się przydało postawić. Plus 1 punkt kultury. Czy kampus? To gdzie go postawić? No tutaj bym go stawiał. Tak, lecimy w naukę. Trzeba się uczyć, to jest bardzo ważne. No i kamieniołom, no i mamy eurekę do murarstwa dzięki temu. Super, a ty co? Kukurydza? Pole ryżowe? Kurczaki? Te dwa pola? Na razie dwa pola tutaj starczy zrobić.
Zacznijmy od kukurydzy. Świetnie, kolejna eureka dla irygacji. Ty, koleżko, idziesz tu, ty idziesz obok niego. Tak, 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 tak. No i kolejna tura za nami. No i słuchajcie, tak bym sobie skończył odcineczek. No, mamy dwa pierwsze... Wybraliśmy w ogóle cywilizację. Jest to Anglia, gramy Wiktorią. Londyn, Sheffield, pierwsze dwa miasta. No i poznaliśmy cywilizację przeciwną, czyli Norwegów. No mają trzy miasta, więcej wojska. Ale obawiam się, że musimy z nimi się bić w następnym odcinku. Najprawdopodobniej, no maksymalnie w trzecim. Trzeba będzie, no bo oni mi się za szybko tutaj rozwiną i mnie zablokują. I mój rozwój przez to będzie stał. A tak to byśmy sobie wynegocjowali ciekawy pokój i odbili jedno miasteczko, a może dwa. Zobaczymy, jak będzie. Dopóki jeszcze murów nie mają, będzie łatwiej. No, ale zobaczymy. W tym filmie to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i dziękuję za oglądanie. Hej!